Po zwycięstwie z Koroną Kielce piłkarzy Piasta czeka spotkanie z warszawską Legią. Niebiesko-czerwoni rozpoczęli przygotowania do tego meczu dopiero we wtorek. Wcześniej trener Radosław Latel dał im 2 dni wolnego. Legia to jest topowa drużyna, aczkolwiek wcale to nie oznacza, że musimy się do nich nadzwyczajnie przygotowywać. Mamy, wiadomo, trening jest zupełnie inaczej ustawiony, bo to jest inna drużyna. Aczkolwiek jeżeli chodzi o metodykę, to trenujemy tak samo. Mieliśmy 2 ciężkie treningi, 2 ciężkie dni, a teraz już będziemy schodzić obciążeni. Teraz bardziej taktyka rozegrania, stałe fragmenty gry, więc pod tym kątem teraz się skupiamy te ostatnie, można powiedzieć, godziny do meczu. Michał Masłowski bardzo liczył na spotkanie przeciwko swojemu macierzystemu klubowi, jednak z powodu nadmiaru kartek nie będzie mógł zagrać. Ponadto z gry wykluczeni są Mateusz Mak i Patryk Mraz. Piłkarze Piasta są niepokonani na własnym stadionie od 6 meczów. Ostatnia przegrana przy Okrzei miała miejsce 20 sierpnia w meczu z Pogonią Szczecin. Niebiesko-czerwoni mają za sobą serię bez porażek, a w niedzielę mają szansę rozpocząć serię zwycięstw. A od dłuższego czasu w miarę to jakoś wyglądało. 2 ostatnie mecze już trochę lepiej, wiadomo, bez bramek w Płocku, ale już z dorobkiem bramkowym u nas, więc mam nadzieję, że teraz Legią też gramy u siebie i ten worek będzie jeszcze większy niż z Koroną. W środku tygodnia Wojskowi rozegrali mecz w ramach Ligi Mistrzów. Pytanie, jak to przełoży się na ekstraklasowe boiska? Myślę, że ekstraklasa to trochę inne podwórko, tym bardziej, że Legia to pokazywała niejednokrotnie u nas na podwórku naszym, trochę słabiej jej szło, a w Europie sobie radzili całkiem nieźle. Stąd też ich awans do tej europejskiej strefy, ale my musimy patrzeć tylko to, co jest u nas, więc skupiamy się na nich pod kątem ich gry w ekstraklasie i wierzę, że tak samo będzie teraz u nas. Dla podopiecznych Radosława Latala będzie to ostatni mecz w tym roku przed własną publicznością. Można się spodziewać największej frekwencji w tym sezonie. Wszyscy czekają na ten mecz, bo nie dość, że to jest ostatni, to jeszcze z Legią Warszawa. Słyszałem, że bilety też szybko schodzą, więc no to się cieszę z tego powodu. My jako drużyna, gdy kibice cały stadion wypełniają po brzegi, to też nam się lepiej gra, więc wierzę w to, że to będzie nasze święto.